Siemanko, z tej strony Kolis, witam was w kolejnym odcinku z serii MPG i słuchajcie, dzisiaj jedziemy sobie prasować, nastał ten dzień, już jest koniec żniw, zakończyliśmy żniwa, teraz prace pożniwne, czeka nas naprawdę bardzo dużo pracy. Prasowanie, później zbieranie bel, jeszcze nie mam czym zbierać, ale niedługo będziemy mieli czym, także będzie na pewno dużo roboty, ale na samym początku zostawcie łapkę w górę, będzie mi naprawdę bardzo miło i subskrypcję na kanale, kto jeszcze nie ma, z dzwoneczkiem, zobaczcie czy macie, ja chwileczkę poczekam, to możecie zostawić łapkę. Chwileczkę poczekam, dobrze. O, dziękuję wszystkim, co zostawili, naprawdę jesteście życzliwymi ludźmi i na pewno przydarzy wam się coś dobrego. Także, co, myślę, że możemy siadać już do Ursusa i będziemy jechać, tylko jeszcze pieskowi tutaj karmię dam, gdzie on jest. Gdzie jest, o, idzie Pimpek, patrzcie. Kurde, powolutku tego. Piłkę mogę mu rzucić, czekajcie, rzucę mu piłkę, później on ją znajdzie, będzie sobie... No, Pimpek już sobie zjadł, bardzo szybciutko, także co? Dobra, słuchajcie, siadamy do Ursusa, odpalamy maszynę, podwierak podnosimy, dobra, podniesiony, tu wszystko jest w porządku, ja, słuchajcie, klapę mam otworzoną, bo... No nie wiem, tak jakoś... Czekajcie, może ja ją w sumie zamknę, na co mi ta klapa otworzona, ale jakoś tak... No dobra, tak posprawdzałem wcześniej, wszystko jest dobrze, siatka, znaczy sznurek jest, także można jechać, dobra, siadamy i co, lecimy, polecimy sobie na te pole pod młynem, nie wiem czy kojarzycie, niektórzy pewnie kojarzą, tutaj zaraz niedaleko jest, dobra, cyk, skręcamy, no i co, słuchajcie, w końcu prace pożniwne, dobrze, że mam już tą prasę, także mogę sobie wsiadać, jechać, pracować, ale kurczę, jeszcze nie mam tego ciągnika, naprawdę chciałbym już mieć ten ciągnik, bo... No przydałby się na gospodarstwie, przydałby się taki większy, pod niego bym kupił sobie jakiś gruberek albo talerzówkę i fajnie by to wszystko wyglądało, na pewno w tym sezonie też bym chciał kupić, w tym czy już może to już następny będzie, siewnik, jakiś siewnik, bo ten co teraz mam na gospodarstwie to on nie jest mój, tylko to jest na testy wzięty, ale oni nie mają czasu po prostu przyjechać po niego, także też dla mnie dziwne jest, że on tyle czasu u mnie stoi, ale już niestety nie załapię się na drugi sezon, żeby nim robić, bo oni zapowiadali, że przyjadą i zabiorą, dobra, cyk, czekajcie, cyk, włączamy. Dobra, włączamy. Ojoj, nie tak szybko, nie mogę tak szybko jeździć, bo to musi nabierać. Co, jeżeli chodzi o prasę, jeżeli byście się pytali, czy dobrze się spisuje, czy wszystko w niej bangla, jest wszystko jak na razie w porządku. No jak coś by działo z nią, no to dałbym wam znać, ale jak ktoś się zastanawia nad zakupem, polecam, kupcie sobie SIP-ę. No mi działa, no tam wiadomo, ile ludzi, tyle opinii, tak? Jednemu się trafi jakaś gorsza, to się będzie psuć. Mi akurat się nie psuje. Czekajcie, ja sobie włączyłbym sobie ten rozumiecie tutaj panel taki, żebym ja tutaj wszystko widział. To jest taki panel, wiecie, to jest taka technologia nowa. Co tutaj? Polecimy tak, myślę, że 10 na godzinę jest ok, nawet tak 11. Normalnie po 8 gdzieś tak bym jeździł, ale tutaj są mniejsze takie pokosy, to mogę 10 śmiało jechać. Dobrze tam to wszystko zbiera, wszystko w porządeczku zbiera. Nie wiem ile tutaj belek wyjdzie, mam nadzieję, że kilka bel na pewno będzie, tak jak patrzę, to kilka belek powinno być, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ze cztery, może nawet więcej będzie bel, zobaczymy, ale troszeczkę będzie, zawsze to jest coś, ale ona, też trzeba zważać na to, że ona dobrze zbija, nie, także to, na to patrzymy, dobra, no to co, mamy pierwszą belkę, cyk, wypuszczamy, zamykamy i wszystko, dobra. I lecimy dalej. Chcę sobie tutaj od razu sprasować, bo nie wiem, czy może deszcz by nie popadał i wiecie, i by mi to wszystko po prostu wklepało, nie? Wklepało, także chcę poprasować to szybko, aby, no nawet nie mam tego ciągnika, nie mam czym pozbierać, ale zawsze to już jest sprasowane, więc nic się temu nie stanie, ale jakby deszcz taki jakiś mocny przywiało, no to wiecie, już wtedy ciężej by to się wszystko zbierało i by musiało schnąć. Niepotrzebne to jest, także lepiej sobie sprasować, a czas mam, bo tak naprawdę teraz nie mam nic do roboty. Jeszcze tam gdzieś może na usługi bizony bym podjechał, jak ktoś będzie chciał i tyle tak naprawdę. Także prasujemy, roboty jest sporo. No i tak to słuchajcie idzie, dlatego no niedługo kupię nowy ciągnik z turem. Widziałem wasze propozycje, coś tam przejrzałem tego, zobaczymy tak naprawdę co z tego wyjdzie. O i zaraz będzie kolejna belka. Ten Ursus już też troszeczkę umie, o, jakiś zasuwa. Ten Ursus też już troszeczkę umie, słuchajcie. O, jakiś ten, czekajcie, belkę wypuszczę może, bo zaraz wyjdę do tego. O, belka jest, wypuszczę i wyjdę. Kto to jest? Halo!
Poczeka pan chwileczkę, belkę wypuszczę. Dobra. Cyk. Dobra, możemy zgasić. Witam pana. Dzień dobry, jak tam robota idzie? O, słucha pan, w porządeczku, a prasuje sobie tutaj jak widzi. A tu zobaczy pan. Zobaczy pan, taco sipme kupiłem, a... Przepraszam. O kurczę, ale ładno. A czyj pan? Ja tu z wioski obok. Ja tu pana z kościoła pana kojarzę. A ja właśnie kojarzę, witam. Też kojarzę z kościółka, ja no. Tam z rodzinką pan przyjeżdża. Ja też przyjeżdż. Jadę belki podbierać. O kurczę, widzę, że pan to nielichy zestaw tutaj. No, fajna przyczepa odmalowana. A dziękuję. No, ale dziękuję. Rozumie pan tutaj case z turem? Super! Ile? Ładniutki. A ile trzeba na takiego? Trzeba ciężko pracować przez wiele lat. No, ja już wie pan, co chciałem powiedzieć. Ja domyślam się. No, ale... Pana Ursus też nie gorszy. Nie gorszy, ale to ciężką pracą. Ciężką pracą, proszę. Ja wiem, jak wszystko. Ciężkie życie na tej wsi, trzeba pracować, mówię panu, naprawdę to jest... Dużo bel będzie? Jak to zbite? Czy dużo bel? Ja zobaczę. Zobaczy pan, dobrze zbija to akurat sipno, zobaczy. Ale elegancko dobrze zbija. No, dobrze zbite jest. Tutaj ręki nie wsadzi, opcji nie ma, panie. Pole co tobie wchodzi? A tylko te pole tylko? Nie, proszę pana. I tutaj, i rozumie pan, jeszcze tam kilka mam. O kurczę, to elegancko. No, to elegancko. A ile mocy ma? Trochę ponad setkę pewnie ten case, nie? Tam, ale i dobrze z turem pracuje? Elegancko. Muszę przyznać, że sam jestem w szoku. A, no widzi pan, ale... No co pan, no panu tak powiem, no tutaj sobie co, pracuje, a co, już pan pewnie zbiera. Dzisiaj pan zbiera? No, jadę zbierać. Dzisiaj pan zbiera to wszystko? Właśnie tak z tym kłopot, że proszę pana, nie mam czym, tak naprawdę, wie pan. Nie. Ja mam prasę, kupiłem ostatnio, ale na dniach ciągnik będę kupować jakiś z turem, nie? I... O kurczę, to elegancko. No, ciągnik z turem jakiś będę kupował, jeszcze nie wiem jaki, ale jakiś tam z turem, bo nie mam ciągnika z turem, czym ja to będę zbierał, nie? To trzeba jak najszybciej, bo to złodziei to pełno. No, trzeba jak najszybciej, bo to wie pan, kurczę. Ale nie, no tutaj to niedaleko ja mieszkam, także bez problemu, ale no. kupię ciągnik, to od razu wszystko na raz pozbieram. Ale chcę sprasować, bo rozumiem. To i deszcze najdą, nie? Deszcze najdą. A no. A właśnie, o to chodzi. I w klepie... Żeby to nie stało. No, żeby to nie stało, no pewnie, no. Dobra, panie, ja muszę... Ja nie zawracam głowy w takim razie. Nie zawraca mi pan gitary, ja panu nie zawracam, wie pan. No. Ja lecę do roboty. Dobrze, to powodzenia. Wszystkiego dobrego, no. Dobra, tu widzicie jakiś gosteczek przechył. Nie kojarzę imienia, powiem wam. Nie pamiętam imienia, ale w kościele tam się widziało. On to zawsze na ostatniej ławce, powiem wam. No, zawsze na ostatniej ławce siedzi to... Nie wiem, czy to nie po Bożemu. Ja to tak się staram po środku siadać, żeby nie za blisko, nie za daleko, tak. Tam na pierwszej ławce to tam dla starych babci się zostawia, niech siedzą, no. No ale co, no tutaj, o, widzicie, się troszeńkę zostało. Ile tu 3 pokosy, 2 belki są, zobaczymy ile to z tego wyjdzie, no. Licho, kurczę. Licho, że takie mniejsze pole tutaj mam. Może, o właśnie, powiem wam, no nowy sezon. Jak się uda, to pole wezmę, o. To pole w dzierżawę wezmę, bo to też od tego samego właściciela i by się miedze zaorało i patrzę, jaki walny kawałek by wyszedł, co? Wtedy tu już pole takie fest. Kurde, ale on na obrotach chodzi. Dobry jest ten Ursus, powiem wam, że dobry jest ten Ursus, na razie mi się z nim nic nie psuje, ale pewnie jak się zacznie psuć, to już będzie siwy dym. Siwy dym będzie, bo to jak coś jedno się zacznie psuć, zaraz i drugie, tak jak wam mówię, no ale... Ale na razie odpukać, wszystko w porządku, chodzi oby tak jak najdłużej. Jeżeli chodzi o Maseja, to też widzicie, on tyle już pracuje na moim gospodarstwie, na mojej gospodarce i z nim się nic nie dzieje. On pracuje elegancko tam, bez zastrzeżeń tak naprawdę, nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. O, tu kolejna belka zaraz, na poprzeczniaku może tutaj wezmę kawałeczek, tu jest. Trzeba wszystko poprasować, nie można za dużych omijaków zostawiać, bo to... Biedy nie było, o dobra. Tu sobie cofnę. Ja widzę, że sąsiedzi też już niektórzy pozbierali tutaj. Pozbierali słomę. Także no co, no tam powolutku, gdzieś tak w połowie, bo tam niektórzy nawet widziałem, że jeszcze nie pokosili, wiecie. Różnie to ludzie, ale to inaczej, bo ktoś na przykład swojego kombajnu nie ma. To wiecie, no to jak on ma to zrobić?
samemu tam nic nie ogarnie, więc musi czekać aż ktoś ogarnie swoje i dopiero do niego przyjedzie, żeby mu zrobić, no bo co, no nikt nie pojedzie komuś kosić, a u siebie zostawi, no to tak to nie działa. No tak jak ja do Mariana pojechałem jednego dnia, no to inna sytuacja, bo tam się z Marianem trzymamy, no to ja mu, wiecie, pomogłem i w ogóle inna rozmowa. On mi przyjechał pomóc, no to ja do niego pojechałem. Ale to nic się nie śpieszy, pogoda jest dobra, w kościele byłem, także pogoda była dobra. W niedzielę ksiądz mówił, żeby też robić, że to niedzielę, to żniwa, to trzeba robić, żeby nie patrzeć. Ale właśnie cały czas, słuchajcie, myślę o tym ciągniku, właśnie nie wiem, co to będzie za ciągnik. Szukam jakiegoś takiego dobrego. Z Marianem tam pewnie się przejedziemy, popatrzymy jakieś tam sprzęty. Może coś uda się wyhaczyć dobrego. W okolicy tak patrzę, wiecie, w okolicy to tak ciężko znaleźć. Tam są jakieś fajne sztuki, ale gdzie ja będę pociągnik jechać po 500 km, załóżmy, albo po 400, nie? Dlatego szukam coś. Oj, szukam coś może w okolicy by się znalazło, to by było dobrze. No i co, ostatni pokos, słuchajcie, lecimy. Tu będzie jeszcze jedna belka, drugiej już niestety nie będzie, ale to nie ma problemu, bo na kolejnym polu się uzbiera i będzie dobrze. Dobra, cyk, podjeżdżamy, dobra. No i belka, i widzicie, zero kłopotu, ja tylko belkę wyrzucam, jadę dalej, nic się tutaj nie robi, nie siatki, siatka na przykład, bo są takie problemy, że załóżmy, nie wiem, coś tu się pozapycha. Albo sznurka nie puści, albo takie różne głupoty, albo za dużo tam nie przytnie w dobrym momencie. A u mnie wszystko jak na razie jest w porządku. Tak jak widzicie, kupiłem w dobrym stanie ją, nie? I za dobrą cenę. Tam widać, że gosteczek nie potrzebował może jej, dlatego tak tanio puścił. Fajnie, że tak się udało i jestem zadowolony. Dobra, tutaj ostatni poprzeczniak. O, belka zleciała tu. Belka, ale to nic, nie ma problemu, chyba to co to. Może stać, już nie będę jej tam pod tą górkę pchać. Dobra, podnoszę podbierak, cyk, wyłączam. No i dobra, i lecimy na chatę. Pojadę na chatę, troszeczkę coś tam może przekąszę i pojadę jeszcze na kolejne pole, żeby tam sprasować. Jeszcze mamy na tym polu, co kosiliśmy wczoraj, to tam jest do sprasowania. Czekajcie, tak muszę pomyśleć, gdzie jest jeszcze do sprasowania. Czekajcie, tam zostało i chyba tylko tam. Gdzie jeszcze? No będę musiał jeszcze pomyśleć. No zobaczymy. Może od kogoś tam słomę bym wziął, wiecie, za obornik. To może tam bym też się dogadał, że od kogoś za obornik wezmę. Może od Mariana, o. Od Mariana bym wziął na tamtym polu. Zobaczymy, no dogadamy się. Podzwonię do Mariana, bo on tam chyba coś tam wspominał, że za obornik będzie chciał słomę oddawać, bo jemu aż tak tyle nie potrzeba, bo z tamtego sezonu jeszcze ma. To zobaczymy, słuchajcie. Zobaczymy, ogarniemy. Wszystko na spokojnie. Ale patrzcie, jak w palni kursus dostaje. Elegancko, trzeba czasami ciągnik przepalić. Dobra, nic nie jedzie na tej wsi, to rzadko co jeździ. Dobra, zajeżdżamy. No i co, dobra, słuchajcie, idę coś tam przekąszę i no i co, i pewnie jeszcze coś tego dnia nagram, może jak pojadę tam na pole czy coś, to wam dogram. Także widzimy się, no pewnie jeszcze niedługo. Dobra, słuchajcie, widzowie, mamy już gdzieś tak około godzinę pierwszą w nocy. Ja przyjechałem, tu stoi Ursus. Nie nagrałem, słuchajcie, nic z tamtego pola, no bo co, nie wziąłem kamerki i lichowato. I chciałem wam tylko właśnie jeszcze ten powiedzieć, że ten, bo no bo mówiłem, że coś nagram, także chciałem jakieś zakończenie też nagrać. O, czekajcie, bo Marian dzwoni. Halo? Halo, co ty, głupi? Kurwa, pierwsza w nocy, a ty belę zbierasz, człowieku? Dnia nie masz od roboty. Jak to belę zbieram? To gdzie na podwórku jestem. No jak na podwórku, jak u ciebie ktoś belę zbiera na polu? Jak? Przecież ja na podwórku jestem, wyszedłem na chwilę, ty. O pierwszej. Ty, no to kto to? Ty, chłopie, jesteś gdzieś niedaleko, to ktoś musi mi belę podpierdzielać. Jestem, bo rozumiesz, jechałem po wódkę do sklepu, bo z Marianem, z tym, z Mirkiem piliśmy i zabrakło. A tu patrzę, że ty na tym, na. Siedzisz na polu i belę zbierasz, to mówię, kurna, zadzwoń do tego debila, że on dnia nie ma, tylko trzeba tego, ale jak tak, to dobra, to ja zaraz będę, jak Dobra, jeszcze. chłopie, dawaj, przyjeżdżaj szybko. Dobra, zaraz będę, nara. Nara. Dobra, widzowie, jednak nie kończymy tego odcinka, zaraz Marian będzie. I jedziemy na pole. Ktoś mi podpierdziela belki z pola, czekajcie.
Ja wyjmę szybko renóweczko, wyjadę i podjedziemy tam. No tego to się nie spodziewałem, słuchajcie, dobra. Gdzie ten Marian? To ja już od razu może wyjadę tu gdzieś na ulicę. Gdzie on jedzie? Ty, jedzie tam, dobra, to ja tu wyjadę. Na którym to polu? Ja go szybko się zapytam, czekajcie. Ty! Marian! No! Na którym to polu? No tam co jak, to bele masz. Dobra! To tu. Wiesz gdzie, no tam gdzie pracowałeś ostatnio. Dobra. Dawaj, dawaj. Dobra, słuchajcie, widzę. Czekaj, ja tu mam dobre te, światła przyświecę. Dobra, weź przyświeć. Cholera bita. Nie chce mi coś jechać ten... O, dobra, jedzie. Dawaj buta. Ty, jakie światła. Ty, faktycznie coś tam się świeci, o. Dobra. Kurna, coś mi nie chce jechać, ta renówka ostatnio mi się popsuła trochę. Dobra, dawaj buta. Dobra. Tak, kurde, zaraz zobaczymy co tu się... A jak, patrzcie. Dobra, zajeżdżamy. O, no to ładnie, dobra, zajeżdżam. Wysiadaj chłopie, wysiadaj chłopie. Stój. Co ty chłopie robisz? Ty, razu go zmasakrowałeś? No co ty? No kurde, zaczął mi uciekać, Marian. A, no dobra, chyba że. Cholera jasna, co ty tu robisz, człowieku? Ja przepraszam. Ja nie chciałem, przepraszam. Cholera bita. I co ty tutaj żeś przyjechał? Ja co? Roman jestem, przepraszam. Ja cię kojarzę, bo przyjechałeś dzisiaj na polu do mnie i, no, i się ja, witałeś ja, ze mną. Ja przepraszam. Nie chciałem. Ale się witałeś ze mną, teraz mi bele podpierdzielasz? To nie tak, nie tak. Ty, no, no to słuchaj, co to złodziej? Ty, no słuchaj, Jarek, dobra. No słuchaj, w kościele go tylko kojarzę. Z kościoła. O, nie, no. Nie złodzi, ja przepraszam, nie zmusili. Ja nie muszę. Jak zmusili, panie, jak zmusili? Ja pieniędzy nie mam, bo nie. Ty, słuchaj, ale on coś kręci. Ja przepraszam, ja to, ja wszystko oddam, ja to wszystko oddam. Żeby, no, no tak? Oddam. Przepraszam. Ja rozumiem, proszę pana, ja to rozumiem. Co ja narobiłem? Nie no. Proszę pana, pan takiej biedy narobił. Cholera bita. Wita się pan ze mną, w kościele się widujemy, a pan mi belki z pola? Ja się wyspowiadam, ja przepraszam, nie wiem. No to trzeba wyspowiadać się. Nie, no siwy dym, proszę pana. Ty, Jarek, pana. I co robimy z tym fantem? Ty, właśnie się zastanawiam, co do lasu trzeba? Do lasu go wiedziemy? Nie, tylko nie do lasu, tylko nie do lasu. Nie, nie, ja się dogadajmy się. Ile? Ty, słuchaj, do lasu go chyba. Nie, dobra, czekaj, ile? Ja to oddam. Ale co oddasz? Te bele, wszystkie już oddaję, ja to już wypakowuję. Jak twoje bele, ale... bo ci oddawał. No moje bele chcesz mi oddawać, przepraszam. Nie, ja mam sprzęt, ja mogę... Ja ile? Ja pozbieram tylko panu. Ja to wszystko, pan mówi, że macie unikę, ja to pozbieram. Ty, Marian, weź go przytrzymaj. Nie. Dobra, już go trzymam, dawaj. Nie. Dobra, nie, chłopie. Bo wiesz. Ja pozbieram to, że nawet na podwórko zawiozę wszystko panu. Nie, proszę, naprawdę. Proszę pana, mnie takie coś nie interesuje, ja pana na oczy nie chcę widzieć, ile pan dajesz. Żeby sprawę, bo sprawa inaczej się rozwiąże. Ja pieniędzy nie mam, ja naprawdę. Ja, jakbym miał pieniądze, to bym chyba nie kradł, nie? Ojejku, nie wiem co robić. Pan się nie stresuje, tylko... Dobra, powiem panu tak. Kojarzy pan łysego i grubego? Słyszałem o nich, ale tak to nie znam. Nie. Jeszcze raz ja cię zobaczę na moim polu. Nie. Ja mi tu już noga nie postanie. Nie, mi tu już nie, już nie będzie. Dobrze, to ja mam taką nadzieję. Jeszcze raz ja... No? Jarek, złodziejowi to trzeba ręce nie, u samej nie, dupy uciąć, nie, rozumiesz mnie? Ja wiem, ja... To no, złodziej zwykły. Nie, to nie tak, nie złodziej, nie. Nie. A kto ty pan jest? Złodziej! No, kim pan jest? Romek, no, dobrze wiedzieć, Romek. W kościele... Czekaj, ja cię w kościele chapnę kiedyś. Nie. Proszę. Nie no, przed kościołem nie tego, ale... Ja już nie będę. Słuchaj mnie. Jeszcze raz ja cię zobaczę na moim polu. Co ci do łba przyszło? Jeszcze, zobacz Marian, żeby nie ty, co? Ja bym, no. Bez, ja bym tu nie wiedział, nic widzisz. Marian przejeżdżał, wychodził, że ktoś tu, na polu. Okay, no. Ja po wódkę do tego na stację no. Jechałem, patrzę, a tu jakiś tego się kręci. Zaraz, mówię, co, zaraz ty, byś mi... Myślałem, że to ty, Jaruś. Nie, no. Taki przyjaciel to złoto. No. Dobra, pan się nie podlizuj. No. Złodziej jest pan i tyle. Nie, no. Razu złodziej. No. Proszę pana. Pierwszy ostatni raz. Pierwszy ostatni raz, ja mam nadzieję. Ja się tylko dowiem, że gdzieś bele poszły. Tylko się dowiem, że gdzieś bele
Zgadzione. Nie. O, słucha pan, powiem panu tyle. Masz pan tabelę wyładować tutaj. Już, już ten, ładuję. I spierniczać z tego pola. Ja tu szybciej wyjadę niż przyjechałem. Mam na taką nadzieję. No i dobrze, bo słuchaj pan, na święto noc tylko. Na święto noc problemy. O. Ja już tutaj prawie do spania się kładłem, a tu o. No, ja już drugą flaszkę obalam, a tu patrzę o. No. Ktoś na polu robi o tej porze. No, widzisz. Przepraszam. Dobra, przytrzymaj go. Dobra, nie. Dobra. Dobra, słuchaj gościu. Masz chwilę na rozładowanie tego i my tu z Marianem chwilę pogadamy i rozładowuj te belki. Marian, dym, ty. Można odjechać? Już odjeżdżam, czekaj. Słuchajcie widzowie, na święto noc takie herezje tu. Czekajcie, odjadę kawałek, niech on tu z Marianem chwilkę pogadam. Dobra. Dawaj Marian. Patrz, na święto noc. Kłopoty tutaj. Słuchaj, Jaryś. To on do tego znalazł w ogóle. On słuchaj, rozumiesz, w kościele. Tam go widziałem, nie? Do kościoła chodzi tutaj. No i go kojarzy tam, on zawsze na ostatniej ławce. To właśnie widać, że na ostatniej ławce obuzuje. Słuchaj, widzisz, taki niby wiesz, cichociemny, bo tego cicho na ostatniej ciemny, ławce, no. Tego, a zobacz, o. Tak no, to złodzieja no, kawał. No. Taki to najgorszy. Taki najgorszy, dobra, już te bele patrzę. Dobra, już on do tej beli, niech to wyładuje, niech tamtej nie poprawi. Dobrze, że jechałem, bo by była bieda. Dobrze, szufla, dzięki ci, no, że ten, że jechałeś. No, akurat, wiesz, mi razem trochę przyjedowali, nie? No ja wiem, rozumiesz ja mnie, proszę, ja ciebie i ja tego. Jadę tu tego, mówię, ty, myślałem, że wiesz, wypiłem za dużo, no. Mówię. I widzę źle, ale czekaj, ty, przyjrzałem się tego, mówię, o. Przyczepę mu może podczepię. No dobra, to patrzę. Niech on tu podjeżdża, ja mu przyczepię, niech on stąd przegina. Dobra. O. Słuchaj mnie, chodź tu na chwilę. Dziękuję. Już. Tak. Ostatni raz, tak jak mówiłem. Więcej nie będę razy mówić. Więcej nie daruję. Ja to już nawet nie będę przejeżdżał obok. Żegnam. Do widzenia. Poszedł, złodzieju. Cię jeszcze raz zobaczę, to ci sam z dupy nogi powyrywa. Chodź, Marian, dobra, chodź, Marian, bo to... Niech on tu nawróci. Nie poddenerwował, żebym nie był po dwóch flaskach, to już by dawno leżał. Ja wiem o tym. Ale tu nie ma co sobie kłopotu robić, widzisz. Dobrze, że ty kurde zobaczyłeś, bo no co, by było zaraz. Nie, proszę, ja ciebie była bieda. Ty, ale ja od razu, zaczął uciekać, ja nie wiem co on ćwiczył. Zaczął uciekać, wiesz, automatycznie już. Z tej bańki. Widać, że chyba jakiś, nie wiem. On chyba nie pierwszemu kradnie takie bele. Tak właśnie patrzę. Proszę, ja ciebie rozumiesz. Tak właśnie patrzę, to nie pierwszemu. Ty, ale tylko niech ja się dowiem, niech gdzieś tam ludzie gadają, że komuś belki zniknęły, słuchaj. No. Niech komuś tylko belki rozumiesz. Zniknęły. Rozumiesz. Ty, ostatnio u Mirasa trochę paliwa spuścili z Magnumki. Co ty gadasz? Rozumiesz. No jak? Człowieku, to może ten też pierun ten. Ty, to może ten, słuchaj. Ja Mirasowi powiem, to on tam ty, ma to musisz... pałę taką dużą, jak mu pierdzielnie, to człowiek. To wiesz, bo to nie może tak być, słuchaj, że to człowiek uczciwie robi, uczciwie pracuje, a tu jeden taki przyjedzie, zabierze wszystko, no to co, to siwy dym jest. Tak, bez pracy by chciał, tu no. Nazłodziejować się, rozumiesz? Bez pracy, no, by chciał tylko się nachapać, no to słuchaj, no, no. To tak... Pojechał, dobrze, dobra, nie co? Tu już czekaj. Jedziemy, bo noc, jadę jeszcze flaszkę, mam jedno, Miras już czeka, wiesz, rozumiesz mnie. Po pierwsze już jest, dobra, to zbieramy się, słuchaj. Dobra, jedziemy. Dobra, no, to trzymaj się, dzięki ci. No, dzięki, no, trzymaj się, na razie. No, jak coś to tam flachę jakoś postawi. Postawię, człowiek, a dobra, żeby to jedną. No, dobra. No, dobra, no, siema. No, trzymaj się. Dobra, słuchajcie, odpalam. Jedziemy do domu, bo tu... O, co, zgas? Nie zgas, tylko ta rynówka coś słabo chodzi. Widzicie, widzowie, tutaj trzeba naprawdę oczy dookoła głowy mieć, ja nie wiem. Widzicie, dobrze, że Marian akurat na stację jechał, bo co? Co ja bym tutaj sam, bym nie przyhaczył. Dobra, trąbnę mu, bo... O, niech jedzie, niech zasuwa. No i widzicie, tak, taka to sytuacja. Ogólnie zostawcie łapkę w górę, jeżeli odcinek wam się spodobał. Będzie mi naprawdę bardzo miło. No widzicie, no kurczę, siwy dym. Kurde, ja tu nic nie widzę. Licho tu patrzeć.
Tamten to ma mocne światło, bo ja już widzę. Dobra, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem, kto jeszcze nie ma. I napiszcie jakiś komentarz, napiszcie hashtag złodzi w komentarzu. Ja przyszedłem wam serduszko. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do kolejnego. Siema!